Cześć, witajcie. Dzisiaj mam swój piękny dzień o nazwie Dopadła mnie moja fibromialgia. Zbierało się i się tak zebrało. Czuję się jak jakiś jamochłon. Ja nie wiem, do czego to porównać. Już wczoraj o godzinie, słuchajcie, włączę sobie telewizję, bo to jest pierwsza rzecz, którą ja robię. Wstaję, jeszcze widzicie, nie włączyłam sobie telewizorka. I chciałam powiedzieć, że już wczoraj mnie po prostu to zaczęło dopadać. O godzinie 22 już byłam w łóżku, co raczej mi się nie zdarza, bo nie czuję takiej potrzeby, żeby tak szybko się kłaść do wyra. No ale jaki jamochłon się pojawił, to mnie wyssał. I powiem wam, że czuję się fatalnie. Czuję się po prostu, no tragicznie się czuję od wczoraj. Wzięłam jeszcze na noc moją tabletkę z fibromialgią. Widzicie, po prostu mózg w ogóle inaczej funkcjonuje. Człowiek jest jakiś taki przydziumiony. Wzięłam tabletkę, która ma ściągnąć wodę z organizmu. Dlaczego czuję się jak jamochłon? Dlatego, że ja czuję się cała spuchnięta i po prostu nogi, stopy, ręce, twarz. Ja nie wiem, czy to widać, ale ja czuję się fatalnie. Przejdzie mi, ja wiem. I wiecie co? Zaczynam się zastanawiać, bo ja to zawsze mówię, że fibromialgia to jest choroba lenia patentowanego, ponieważ cierpię na nią, więc mogę o tym tak się wypowiadać. I jeżeli kogoś urażam, to mi przykro, ale ja cierpię na taką chorobę, więc ja uważam, że dlaczego mogę się nie wypowiedzieć na temat, który przerabiam sama? I moja opinia jest taka, że przez 2-3 tygodnie ostatnie tak mnie pochłonął internet. Tak, mam uzależnienie od internetu przez to, że tyle czasu siedząc w domu, nic innego tu nie było, to po prostu korzystając z internetu uzależniałam się od internetu. Już teraz do tego stopnia, że w nocy się budząc muszę zajrzeć, także jest źle. Ale to przejdzie, po prostu trzeba coś inne zadania sobie wynaleźć. I właśnie, siedziałam i przesunął mi się dysk w kręgosłupie. I od tego wszystkiego się zaczęło, ponieważ potwornie boli mnie biodro. To biodro mnie tak boli, że ja chodzić nie mogę. No chociaż wczoraj byłam na rehabilitacji i wam powiem, że na rehabilitacji ultradźwiękiem no chyba trochę pomogło. Trzeba jeszcze poczekać, jest chyba lepiej. Tam jest spuchnięte w kręgosłupie, więc w momencie, kiedy ta opuchlizna mi zejdzie, to będzie po prostu mogło odkliknąć i jak to odkliknie, to już wtedy pójdzie. No i o co chodzi z tym jamochłonem? To, że ja stwierdziłam, że ja spuchłam, ponieważ ja się nie ruszam. A dlaczego się nie ruszam? Bo siedzę przed komputerem. A dlaczego mam wszystko spuchnięte? No właśnie, bo się nie ruszam, czyli limfa mi się zastała i prawdopodobnie właśnie to jest to. Więc jak już później w ciągu dnia dojdę do siebie, słuchajcie, jest dopiero w 10:30, bardzo wczesna godzina, to mam nadzieję mi się poprawi i szczerze powinnam pójść na siłownię. Koleżanka mnie zaprosiła na siłownię, ale niestety dzisiejsze leżakowanie, nie. Jutro, pojutrze, za tydzień. Ale te popołudniowe pory to jak najbardziej powinnam pójść. Powinnam pójść i teraz, żeby w ogóle dojść do siebie, ponieważ naprawdę się źle czuję, herbatkę trzeba zrobić. No, Birgir Sigi pytał się mnie, po co mi tyle ścierek. A ja właśnie pokażę ci, po co mi tyle ścierek. Tu mam dużo ścierek w mojej szafie. Na przykład, o tu, stare są. Później do czegoś innego pójdą. Po to, że ja za każdym razem właśnie sobie przecieram tu. I później odkładam te ściery. I mam zawsze czyste, nie używam papieru, ponieważ papier jest nieekologiczny moim zdaniem, bo ten biały papier jest jeszcze dodatkowo chlorowany. A
staram się jak najbardziej ekologicznie, jak się da, żyć i mieszkać. I po prostu postanowiłam, że dla mnie lepsze są ścierki, które powiedzmy raz w tygodniu wrzucam do prania. I znowu je, że tak powiem, eksportuję. No, brak słów dzisiejszy. No i po prostu dlatego sobie szyję kolejne 50, ponieważ paczka zawiera 12 pieluszek, także 48 ściereczek będzie. Co jakiś czas trzeba te ścierki wymienić i... No tak, i ja wam powiem, takie ścierki to ja teraz... Pierwszy raz te ścierki w 2012 roku sobie uszyłam. I to jest w tej chwili trzecia partia, którą ja szyję, czyli przez 8 lat, no powiedzmy 7 tam lat, to dopiero trzeci raz, a zobaczcie, ile papieru ludzie zużywają, ile to wszystko właśnie trzeba później przetwarzać, przerabiać, te piece muszą pracować, te maszyny, chlorowanie, to wszystko gdzieś do wody idzie. Dlatego ja po prostu postanowiłam, że właśnie w ten sposób ja, dla mnie jest wygodniej, lepiej, te ścierki naprawdę świetnie czyszczą. Zresztą kobietki, które używają pieluszki, to wiecie, jak to działa, po prostu pieluszka tetrowa jest najlepsza, jeśli chodzi o czyszczenie różnych powierzchni szklanych, dajmy na to. No, herbatka musi być poranna. Bez herbatki nie da się funkcjonować, ale też powiem wam jedną rzecz, że moje funkcjonowanie bez tego soku to naprawdę jest dość ciężkie. Ten sok świetnie ściąga te wszystkie opuchlizny, już mi się kończy. Muszę sobie go kupić. O, końcówka jest faktycznie to głęboka. Ja piję, tu mam taką swoją miareczkę, 50 ml i jak to piję, to wam powiem, że jestem cała zadowolona, od razu mi się robi lepiej. Dużo ludzi mnie się pyta, jak smakuje właśnie sok z aloesu. Ten, powiem wam, jest kwaskowaty, ale co jest ciekawe, jest pyszny, naprawdę wspaniały. Co jest ciekawe, to wam powiem, że pierwsze parę dni picia tego soku wydają nam się strasznie kwaśne. On wydaje się, że on jest po prostu nie do przełknięcia dla niektórych. Dla mnie on nigdy nie był nie do przełknięcia, bo ja lubię takie rzeczy, ale część ludzi ma z tym problem. I powiem wam, że teraz jak już wypiłam, bo jakiś czas był, że nie piłam, ale... Jak już wypiłam teraz ten sok, to wam powiem, że po prostu ja przestałam odczuwać tę kwasowość z witaminy C i regularne picie tego soku mi pomagało. A, pycha. 50 ml wypite. Już na wieczór nie będzie, bo zapomniałam, gdzieś jest środa, niestety Forever jest zamknięty w środę, także dopiero jutro sobie pojadę go kupić. A jeśli wy chcecie, to piszcie do mnie, bo wtedy też wam kupię. Oczywiście zamówienia tutaj na innym w ogóle kanale. Szukajcie tego aloesowego. Tam wszystkiego się dowiecie. Tu nie będę o tym mówić. Chociaż właściwie dlaczego nie? No, chciałam wam coś jeszcze pokazać, co dostałam wczoraj z Chin. I nie jest to koronawirus. No, zobaczcie. Zamówiłam sobie taki pas. Jakiś wielki. No, ale mam nadzieję, że będzie na mnie pasował. Najwyżej zamienię się z moim bratem, bo on też ma taki pas. Tutaj jest końcówka do kasku, do roweru, ale wiecie co? To wszystko są części do mojej kamery, ale ja sobie pomyślałam, że będzie mi się... To przyda mi się w domu do nagrywania. Tu mam też taki klip, którego ja w tej chwili nie nacisnę. Nie mam nawet siły, żeby to nacisnąć. Naklejeczka jakaś jest tu do tych podstawek, właśnie do GoPro. Można sobie na przykład to w samochodzie nakleić, ale najważniejsza część ta obudowa i ja nie widzę, jak to działa, w ogóle jak to się montuje, jeszcze tego nie rozpracowałam. Jest to obudowa metalowa, do której możemy przyczepić mikrofon i lampę i wszystkie różne dodatki. Całkiem porządnie wygląda. Aha, tu coś jest. Aha, no to o, już widzicie, wszystko się wyjaśniło. No, chcę wam pokazać moje zakwasy, które pięknie tutaj bąbelkują. Fantastycznie wyglądają. Jak one w ogóle rosną, to ja nie wiem. Ponieważ
Mogę wam powiedzieć tyle, że upiekłam chleb dwa razy. Dwa razy mi nie wyszedł, ponieważ tak jakby zakwas jeszcze był za młody, za, no nie wiem, po prostu coś było nie tak. Ja zawsze dodaję wodę octaną, żeby właśnie bakterie, te wszystkie drożdże, które tam są, miały taką temperaturę pokojową, bo wiecie, ta zimna woda to może po prostu nie być miłe dla nich. I tak gdzieś właśnie słyszałam, że lepiej dodawać wodę octaną, która jest w temperaturze pokojowej. I to jest zakwas żytni. A drugi zakwas, który mam też tutaj. Nie ten, tutaj. Jest to zakwas pszenny. Widzicie, też całkiem fajnie rośnie, aczkolwiek te bąbelki nie są takie duże, a powinny być, więc on jeszcze nie jest gotowy. Co ja robię? Zobaczę, jak to widać. Nie widać. Ok. Wiecie co? Ta końcówka z AliExpressu nie trzyma w ogóle, nie mogę dokręcić jej. Tandeta, jestem niezadowolona, ale ja albo odlewam, albo biorę nowy słoik. Ja tym razem odleję, ponieważ nie przygotowałam nic i zrobię to później. Odlewam część zakwasu, część sobie zostawiam. I do tego właśnie już później dosypuję mąkę. Zwykłą, białą mąkę. No i oczywiście dolewam troszeczkę wody. I to co 12 godzin obydwa zakwasy tak zasilam. I wam powiem, że mam nadzieję, że któregoś dnia one po prostu fantastycznie mi urosną. No, tak sobie siadłam i chcę wam pokazać, w czym jest problem w tej końcówce. Otóż tutaj są dwa wejścia do jednej strony i tutaj się montuje kamerę na tym. I tu jest za cienkie to i zostało dosłownie takie malutka, bo tu jest ta śruba, która wszystko trzyma. Tu mam śrubę, już pokazuję. O, już zaraz będzie widać. Jak zwykle się nie przygotowałam. O, jest, fantastycznie. Widzicie, tu jest śruba i jakby to tak pokazać, to tu jest taka przestrzeń i tej przestrzeni nie powinno absolutnie być. I to powoduje, że kamera niestety opada, bo to się nie może ścisnąć. To nie było drogie, słuchajcie, około 1 dolara może tak kosztowało. Sobie właśnie myślę, że po prostu nie wiem, czy wystawić mu negatywny komentarz w sensie takim, że to jest tu źle zrobione, źle dopasowane, czy po prostu napisać do nich. I ja myślę, że najpierw do nich napiszę, zobaczę, co oni mi powiedzą i ewentualnie mam zdjęcie, bo już zrobiłam. Wyślę po prostu w komentarzu, w opinii zdjęcie, że to jest niedopasowane. Ogólnie z AliExpressem nie mam problemu, na ogół Chińczycy są bardzo mili i wszyscy byli mili. Raz mnie oszukano, to powiem wam tak, raz mnie oszukano na AliExpressie, bo zamówiłam baterię słoneczną. Chciałam przetestować malutką baterię słoneczną do ładowania telefonu i niestety bateria do dziś nie doszła. Tak jak 2 lata ponad temu zamawiałam tą baterię, do dziś ta bateria nie doszła, sklep zlikwidowano i wówczas ja zrobiłam największy błąd, jaki zrobiłam. Po prostu sprzedawca poprosił mnie, żebym usunęła sprzeczkę. To wiecie, tam się zaczyna tą sprzeczkę z AliExpressem i tak dalej, ze sprzedawcą. I ja to usunęłam i to był największy błąd, bo właśnie dzięki temu, że usunęłam, to ktoś zyskał bodajże 20 dolarów. Tak, i wtedy ja byłam zła, że ja to zrobiłam, bo gdybym tego nie usunęła, AliExpress musiał mi oddać te pieniądze, no ale tak się stało, jak się stało. Dlatego jak już zawsze są te właśnie takie usterki, czy coś nie doszło, tak jak kiedyś zamówiłam sobie fajne produkty takie do, wiecie, tutaj te gest damskie, zobaczyć co przyjdzie. Też nie doszła jedna kredka do oczu, którą bardzo chciałam, bo mi się kolor podobał. No i niestety zażądałam zwrotu pieniędzy wówczas, gdzie to nie było dużo, bo tam dosłownie też około dolara, ale dla mnie liczył się fakt, że po prostu nie włożono mi tego
i że w następnym oni mi wyślą, w następnym zamówieniu oni mi dołożą tą kredkę, ale mówię, nie, bo ja nie będę zamawiać, ja nie wiem, czy od niego będę zamawiać, proszę mi oddać pieniądze. No i oczywiście sprawa też była założona i pieniążki później wpłacono mi faktycznie na kartę, którą płaciłam. Także wiecie, po prostu ja uważam, że jeżeli oni już się oferują i wysyłają towar, to nie go wysyłają taki, jak ma być. I mówię, w większości przypadków naprawdę nie miałam problemu. To były takie właśnie dwie sytuacje. Wiecie, na Alim można dużo fajnych rzeczy kupić i czasami ja korzystam, bo po prostu, no na przykład ich tutaj nie ma, prawda? Albo są bardzo drogie a w ogóle fajnie, ja lubię kupować przez internet. No, oczywiście trzeba uważać, co kupujemy i jak dużo kupujemy, bo wiecie, można się zagalopować i niektórzy po prostu, niektóre osoby, ja na szczęście tak nie mam, po prostu wpadną w taki ciąg kupowania i źle to się może skończyć. Także trzeba się kontrolować. Ja wyznaję zasadę, mam limit jakiś, prawda? I więcej danego limitu na przykład nie przekraczam. Jeżeli kupiłam coś w danym miesiącu, to po prostu już nie kupuję dalej, żeby mieć pieniądze, prawda? Na jedzenie, na paliwo, na telefon, na cokolwiek. No dobrze, to tak właśnie myślę. Tak, jeszcze jedną odpowiedź chciałam. Słuchajcie, wam tutaj. Widzicie, ja już się trochę lepiej czuję, jak sobie tak pogadam. Marcin, tak, Marcin, czy smog jest w Reykjaviku? I chciałam właśnie powiedzieć Wam o smogu w Reykjaviku. Otóż nie, smogu na ogół nie ma w Reykjaviku, ale zdarza się, że ten smog jest. Są to dni, kiedy nie ma wiatru na wyspie tutaj. I to przeważnie jest latem, kiedy jest ciepło i właśnie ludzie jadą do pracy między 8 a 10 rano oraz po południu między 16 a 18. Stężenie smrodu z samochodów jest naprawdę duże, czasami aż po prostu czuć. Ja w zeszłym roku właśnie miałam problem. Pamiętam, była taka sytuacja, jechałyśmy z koleżanką wieczorem już, gdzieś jechałyśmy sobie do downtownu na imprezę, pamiętam. I ja się pytałam właśnie, siedziałyśmy w nowym w sumie samochodzie i ja się pytałam, słuchaj, czy ten samochód jakoś, nie wiem, spala te paliwo, znaczy spalanie ma do środka, bo tak śmierdzi strasznie spalinami. A właśnie jej mąż wtedy powiedział, że nie, tak właśnie czuć spaliny z ulicy, z taki smog po prostu, że ten cały smród był wszędzie wyczuwalny. I to było chyba 2 tygodnie na Islandii, kiedy w ogóle wiatru nie było, co jest bardzo rzadkie, ponieważ tu na wyspie jest na ogół zawsze wiatr. I jak już nie ma tego wiatru, to wszyscy tęsknią za wiatrem, ponieważ właśnie powietrze stoi tutaj w miejscu, wszystkie spaliny, wszystkie wyziewy z samochodów powodują ten smog. Ale tak na ogół to tak myślę, nie ma smogu na Islandii, ponieważ tutaj nie ma żadnych takich zakładów mocno dymiących. Ewentualnie są fabryki huty aluminium, które na szczęście jedna prawdopodobnie będzie niedługo zamknięta. Na szczęście, ponieważ to strasznie niszczy, to jest strasznie toksyczne. Ja jestem na nie. I zniszczyli przepiękne miejsce Kauraniuka, w której wybudowano z 15 lat temu hutę. Przepiękne, naturalne miejsce, które niestety pochłonięto na tamę wodną, która zasila hutę. I to jest po prostu dla mnie na nie. Jest Islandia naturalna i niech taką zostanie. Także odpowiedź na Twoje pytanie jest taka, że po prostu nie ma smogu, a Birgir, to odpowiedź na Twoje pytania z tymi ścierkami też już gdzieś dostałeś. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. Na pewno coś później, tak, nagram, wiecie o tym. Chciałam nagrać takiego właśnie porannego mojego vloga, żebyście zobaczyli, jakie jest życie z fibromialgią, jak jest ciężko się rozruszać, wstać. Ja w tej chwili mi się spać cały czas chcę. Na dworze jest pochmurno, idzie śnieg, idą może sztormy, być może, że idą do nas w tej chwili. No bo to jest właśnie koniec lutego, marzec, także zacznie się, ale już jest jaśniej, to jest właśnie ta pozytywna rzecz i zawsze znajdujcie tą pozytywną rzecz, chociażby nie wiadomo jak było źle, to zawsze szukajcie tego pozytywu, bo jak już nie widzicie światełka w tunelu, to będzie naprawdę źle. Także ja, moje światełko w tunelu jest takie, że już się rozjaśnia i niedługo będzie lato. Pozdrawiam Was, subskrybujcie kanał, klikajcie łapeczkę w górę, trzymajcie się, cześć!